Project Automotive uzbieraliśmy już całkiem niezłą talię hot hatchy. Wszystko zaczęło się dawno temu od Volkswagena Golfa GTI, a ostatnią świeżynką było nowe Renault Megane RS. Dzisiaj z kolei gości u nas Peugeot 308 GTI i sprawdzimy, co ma do zaoferowania. To kolejny hot hatch z gatunku tych incognito. Z wyglądu bliżej mu do subtelności Golfa GTI niż do pełnej ekstrawagancji Civica Type R. Sportową odmianę Peugeota poznamy po dyfuzorze otoczonym dwiema końcówkami wydechu, większych hamulcach, lekko zmienionych zderzakach, bardziej masywnych progach i rozsianych po nadwoziu znaczkach GTI. Dla bardziej odważnych w opcji dostępne jest dwukolorowe lakierowanie nadwozia. I to by było na tyle. Z kolei w środku zmian jest jeszcze mniej. To tak zwana klasyka gatunku. Sportowe siedzenia, czerwona nitka, emblematy Peugeot Sport i GTI. Dość rozległe fotele zabierają nieco miejsca z tyłu, którego mogłoby być więcej. Z kolei bagażnik w 308 GTI jest identyczny jak w zwykłym hatchbacku i ma pojemność 420 litrów. Natomiast sam projekt deski rozdzielczej stawia na dwupoziomowość i ograniczenie liczby przycisków. I wiąże się z tym niestety kilka kłopotów natury ergonomicznej. Po pierwsze, wywoływanie klimatyzacji z poziomu ekranu dotykowego to niezbyt dobry pomysł, szczególnie w tak upalny dzień jak dzisiaj. Znamy to już jednak ze zwykłej 308. Drugą rzecz również znamy z cywilnej wersji, ale tutaj przeszkadza ona jeszcze bardziej. To położenie zegarów tuż nad kierownicą. Niestety, ale przy mojej pozycji niemal cały panel instrumentów mam zasłonięty, a szczególnie ten środkowy wyświetlacz. Niby mógłbym obniżyć nieco kierownicę, ale tak naprawdę chciałbym ustawić ją jeszcze trochę wyżej. To dość denerwująca sprawa, szczególnie w aucie, które ma 272 konie mechaniczne, 330 Nm momentu obrotowego, przyspiesza do setki w 6 sekund i może pojechać nawet 250 km na godzinę. Przyzwyczaić się trzeba również do tego, że wskazówka obrotomierza idzie w przeciwnym kierunku niż w innych autach. A co więcej, gdy włączymy tryb sport, całe zegary podświetlają się na czerwono, więc nie do końca wiemy, gdzie zaczyna się czerwone pole. Choć tak naprawdę, jeśli nie widzimy instrumentów, to nie ma to większego znaczenia. No ale dobrze, skoro już jesteśmy w sporcie, to trochę przyspieszmy. Wow, przyspieszenie jest naprawdę solidne, a powyżej 3000 obrotów silnik łapie jeszcze drugi oddech i jeszcze mocniej dociska nas w fotel. Świetne uczucie. Hamulce bez zarzutu, choć przy mocniejszym dohamowaniu tył zaczyna żyć własnym życiem. Zakręt znakomicie, czuć niebywałą lekkość i działanie szpery torsem. Jest naprawdę bardzo dobrze. Samochód w pierwszej fazie skrętu bywa lekko podsterowny. Nie jest może mistrzem pożerania kolejnych zakrętów, ale pozwala na niezłą zabawę na limicie, naddając nawet tyłem. Spora w tym zasługa bardzo niskiej masy własnej. 1205 kg to dobre 200 kg mniej od większości konkurencji. Dlatego 308 ma tak bardzo narwany charakter. Nie spodziewałem się, że będzie aż takim chuliganem. Zawieszenie jest sztywne, ale są w tej klasie bardziej betonowe konstrukcje. Wydaje mi się, że Peugeot osiągnął tutaj dobry balans. Musimy jeszcze porozmawiać o skrzyni biegów. Jeśli mieliście okazję siedzieć w 308 GTI na postoju i sprawdzić mechanizm, to mogliście uznać, że to przecież jakiś żart. No bo faktycznie, drogi prowadzenia lewarka są przeraźliwie długie. Jednak w jakiś sposób, gdy jedziemy na limicie, to tak bardzo to nie przeszkadza. I co więcej, jest tu to, czego brakowało mi w Renault Sport Megane, czyli świetne ułożenie pedałów. Międzygaz przy redukcji wchodzi aż miło. Trudno powiedzieć, by skrzynia była atutem. Mogłaby być lepsza, ale na pewno nie przekreśla 308. W ogólnym rozrachunku oceniłbym ją wyżej niż ten z nowego Renault Sport Megane, co jest zaskakujące. Podobnie sprawy mają się z małą kierownicą. Nie uważam, by specjalnie pomagała, ale trudno też na nią narzekać. Przydałoby się nieco mniejsze przełożenie, ale samoczucie układu kierowniczego i jego precyzja stoi na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowanym minusem jest jednak wspomaganie dźwięku w trybie sport. Ten bas dochodzący z głośników, nie mam pojęcia po co on jest. Co gorsza, nie da się go wyłączyć. Sam dźwięk silnika nie jest jakiś porywający, to bardziej przeciąg z rury wydechowej i okazjonalne strzały przy przypięciu biegu. W
308 GTI jest za to całkiem oszczędny. Jazda na limicie oznacza zużycie około 15 litrów paliwa, ale już spokojne tempo w trasie i komputer pokaże około 7 litrów. W mieście trzeba liczyć dychę, ale to i tak bardzo dobre wyniki. Tak kolorowo nie jest już z samym zakupem. Co najmniej 139 900 zł. Tyle musimy szykować. Nie jest to cena okazyjna, bo to mniej więcej ten sam poziom, co cała konkurencja. Na szczęście dodatki nie są zbyt drogie. Egzemplarz tak doposażony jak nasz to wydatek około 150 000 zł. Tak czy siak, to pułap mocniejszego 50 koni mechanicznych Civica Type R. Czy zatem warto wydać takie pieniądze akurat na Peugeota? Przed jazdą powiedziałbym, że na pewno nie, ale teraz, gdy go poznałem, to sporo się zmieniło. Nadal nie uważam, że to najlepsza propozycja w tej klasie, ale ma kawał charakteru podkreślony wszechobecną lekkością i zwinnością. To dla mnie jedno z największych zaskoczeń tego roku. Naprawdę go polubiłem. A jakiego hot hatcha wybralibyście wy? Dajcie znać poniżej. W podjęciu decyzji pomogą wam też nasze inne testy aut tego typu. Zapraszam do obejrzenia. Nie zaszkodzi też zostawienie łapki w górę i subskrypcji, co pozwala nam stale rozwijać kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.